Cześć, witam na kanale Ewa Marchewa. W dniu dzisiejszym zapraszam na przygotowanie ciastek francuskich z jabłkami. Oglądajcie! Do przygotowania szybkich ciasteczek potrzebujemy 2 opakowania ciasta francuskiego o wadze 275 g każdy. 3 duże jabłka, 1 łyżeczka cynamonu, cukier waniliowy. Zaczynamy. Obieram 3 jabłka. Jabłka dzielę na ćwiartki, wycinam środek i kroję w kostkę. Jabłka pokrojone w kostkę. Pamiętajcie o cieście francuskim, żeby wyciągnąć je na jakieś 15 minut wcześniej, przed zamierzonym pieczeniem, żeby trochę zmiękło. I zaczynamy odgrzewać jabłka. Jabłka przerzucamy do garnuszka. Dolewamy 50 ml wody, mieszamy z cukrem waniliowym, oraz 1 łyżeczkę cynamonu. I podsmażamy. Podsmażamy około 10 minut. Do odparowania wody i soku z jabłek. Jabłka podsmażone już są gotowe. Rozłożyłam na 2 blaty ciasta francuskiego. Teraz każdy blat kroję na 8 części. Nakładam po łyżce farszu
po jednej stronie każdego kawałka przekrajam w czterech miejscach ciast. Składam na pół. Składajcie ostrożnie, ponieważ ciasto już jest dosyć miękkie. Sklejamy ciasto i przenosimy na blachę do pieczenia. I robimy tak z kolejnym kawałkiem. Ciastko sklejamy i przenosimy. Sześć kawałków mieści się na jedną blachę. Wkładamy do piekarnika z termoobiegiem w temperaturze 180 stopni pieczemy przez około 10-15 minut. Pierwsza porcja gotowa. Ostatnia porcja ciasteczek gotowa. Możemy jeszcze ciasteczka francuskie posypać cukrem pudrem. Gotowe. Ciastka francuskie z jabłkami gotowe. Jeżeli podobał Wam się przepis, subskrybujcie, lajkujcie, odwiedźcie mój kanał Ewa Marchewa. Do zobaczenia i smacznego!